Co na to twój lekarz? Medyczny podcast. Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Dawno temu przypadłość ta była mile widziana, szczególnie przez młodych mężczyzn, którzy dzięki niej mogli uniknąć zasadniczej służby wojskowej. Dzisiaj płaskostopie, bo o nim mowa, to problem, z którym zmaga się coraz więcej młodych ludzi. Obawiasz się, że może dotyczyć także twojego dziecka? Sprawdź, co na to twój lekarz. A dzisiaj twoim lekarzem jest fizjoterapeuta Jarosław Bagiński, specjalista rehabilitacji ruchowej. Witamy ponownie. Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy. Rodzimy się z płaskostopiem, dopiero gdy zaczynamy chodzić, zaczyna się proces kształtowania stóp. Jak wygląda to rozwojowo? Powiem tak, to bardzo ciekawe stwierdzenie. Rzeczywiście rodzimy się z płaskimi stopami, ponieważ stopy dziecka są wyścielone poduszką tłuszczową o znacznej grubości. Dopiero około 4 roku życia dziecko traci tą poduszkę. Nie do końca, bo poduszka tłuszczowa pełni określoną funkcję podczas chodzenia, głównie amortyzacyjną, dostosowującą się do podłoża. Dziecko, robiąc pierwsze kroki, dotyka podłoże całą stopą. Od którego momentu będziemy mówić o płaskostopiu jako o problemie? I też patrzymy rozwojowo, prawda? To jest taki wiek około 5 roku życia, gdy zaczynają się kształtować łuki. Zwłaszcza łuk podłużny, teraz mówimy pierwszy promień, ale sądzę, że dla celów audycji lepiej mówić łuk podłużny, bo każdy to kojarzy. Wytwarza się właśnie ten łuk podłużny, dziecko nabiera tej koordynacji mięśniowej, sprawności ruchowej, ruch zaczyna być płynny, zwinny, bym powiedział nawet. Potrafi znacznie szybciej biegać, bo tak, z przedniej części stopy potrafi już taką sprężynę zrobić. Jeżeli dziecko chodzi, nie chodzi w sposób nietypowy, czyli na przykład na samych palcach, to taki chód gołębi zwrócił każdego uwagę. Może to być niegroźna rzecz, wspomniane we wcześniejszej audycji wzmożone napięcie tylnej grupy mięśniowej, zwłaszcza kończyn dolnych, ale może to być też poważniejsza sprawa i tu musimy już interweniować. Jeżeli dziecko chodzi z przewagą napięty lub z przewagą na palce lub zbyt mocno rotuje stopę na zewnątrz, to jest sygnał zrób coś, bo może to być związane z kolanem, może to być związane ze stawem biodrowym, a to są już poważne sprawy, które w wieku już młodzieńczym i dorosłym mogą doprowadzić do pewnej dysfunkcji. W jaki sposób to się diagnozuje? Powiem tak, jeżeli chodzi o stopę, to chyba to jest taka część naszego ciała, którą możemy najlepiej zbadać. Tradycyjnie badanie oglądowe, badanie na podoskopie. Podoskop to jest takie urządzenie. Taka platforma. Platforma, na której widzimy dół stóp. I na podstawie badań oglądowych, badań czynnościowych na tym podoskopie widzimy, jak się zachowuje stopa, jak się zachowuje sklepienie stopy, czy możemy mówić o nieprawidłowości lub wręcz odwrotnie. Jest dobrze, nie martwmy się, proszę przyjść za rok. Tak mamy rozwiniętą technikę badawczą w stosunku do stóp, że bardzo rzadko dochodzi do pomyłek. Podoskan to jest podoskop z kamerą, ale mamy piękne narzędzie, maty pedobarograficzne, które nam pokazują obciążenie stóp i w badaniu statycznym, w staniu i podczas chodu. I to jest przepiękne narzędzie, bo widzimy sposób obciążania, strefy niedociążone lub przeciążone, widzimy trajektorię stopy, czyli czy podczas chodu stopa prawidłowo się przytacza. I to są bezcenne wiadomości, jeżeli chodzi o zaplanowanie, programowanie postępowania. Czyli możemy bardzo dokładnie sprawdzić, czy nasze dziecko prawidłowo układa stopy podczas chodzenia i kiedy stoi, oraz czy zagrożone jest płaskostopiem i w jakim stopniu, tak? Zdecydowanie tak. Ciekawe, co na to twój lekarz? Jak już stwierdzimy to płaskostopie, jakie są stadia płaskostopia? Czy możemy mówić o poważnym, głębokim? Nie wiem, jak to się określa. Możemy, bardzo często też jest określany według norm kąt wysklepienia stopy i my już wiemy, czy interweniujemy już natychmiast, czy na przykład zalecamy ćwiczenie, zalecamy pewne formy ruchu, które mogą wpłynąć i poprawić to. Ale są takie zmiany, takie wyniki badań, które mówi rób, nie czekaj.
może wkładki, może trójwymiarowa terapia manualna stóp. Jest to rodzaj terapii manualnej opartej na badaniach fizjologicznego rozwoju dziecka. Więc tu mamy pewne normy i jeżeli znacznie dziecko w badaniach odbiega od tej normy, interweniujmy. Dobrze, badamy bardzo szczegółowo. Wiemy już, jak rozkładają się siły przenoszone przez stopy naszego dziecka i wiemy już, że jak trzeba zainterweniować, to na przykład stosujemy wkładki. Jak mocno możemy skorygować płaskostopie? Czy da się całkowicie cofnąć te zmiany? Jeżeli płaskostopie jest spowodowane, powiedzmy, niewydolnością mięśniową, więzadłową, jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo dobre efekty. A jeżeli to jest stopa na przykład sztywna, czyli związana z zaburzeniami rozwoju kostnego, być może blokami kostnymi, być może nieprawidłowym ustawieniem określonych kości stóp względem siebie, to niestety musimy tutaj już wspomóc się leczeniem ortopedycznym, przynajmniej konsultacją ortopedyczną. I tutaj mamy wkładki. Co nam dają wkładki? Bo zawsze mówimy, poczekaj, urośnie. Nie, to nie jest prawda. Interweniuj, bo wkładka nie tylko może spowodować, że prawidłowo zaczniemy obciążać stopę. Bardzo ważny jest ten współczynnik obciążenia przodu do tyłu stopia. U dorosłego człowieka to jest 60% stopa, 40% przodostopie. Dzieci mają wraz z rozwojem swoim, dążą do tej wartości. Mają większe obciążenie pięty niż przodostopia i dochodzą do tej wartości 60-40. Kiedy? Już w wieku 12 lat. Czyli nie, jak myślimy, 18-21, gdy kończymy wzrost. Nie. W wieku 12 lat już powinno być takie obciążenie. I co robi wkładka? Powoduje, że ten ciężar przenosimy za pomocą tej wkładki. Drugą ważną rzeczą, którą możemy spowodować używając wkładki, jest prawidłowy tor przetoczenia stopy, czyli podczas chodzenia. To są wyznaczone pewne schematy i tu nie ma wątpliwości. Pięta, zewnętrzna krawędź stopy, przetoczenie, odbicie z palucha. Tu nie ma nic wątpliwości. Niezależnie od szkoły, czy to ortopeda, czy to fizjoterapeuta. To jest ten sam model po prostu. To jest ten sam model, to nie podlega dyskusji. I wszystko się robi, żeby przywrócić prawidłowe obciążenie stóp i w statyce, i w dynamice, ale tak naprawdę w większości czasów poruszamy się. Czyli zmieniamy pozycję, chodzimy, przechodzimy, podbiegamy. I za pomocą wkładki i określonych ćwiczeń możemy przywrócić albo prawie przywrócić, czyli uzyskać przybliżony ruch prawidłowego przetaczania stopy. Co na to twój lekarz? Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. To jakie są najlepsze ćwiczenia rehabilitacyjne dla młodych ludzi zagrożonych płaskostopiem? Co oni powinni robić tak na co dzień? Powiem tak, słowo najlepsze. Wszystko zależy od rodzaju wady. Ale w każdym przypadku warto chodzić na palce. Ja zawsze polecam młodym mamom. Dziecko myje ząbki, uczymy go higieny osobistej, idzie na paluszkach, myć zęby, myje zęby, wraca do pokoju na paluszka. Codzienna czynność, jak mycie zębów, wykorzystujemy do tego, aby ćwiczyć. I to już ma znamiona systematyczności, a o to nam przede wszystkim chodzi. Bo ćwiczenie wykonywane raz w tygodniu nie jest zapamiętane ani przez nas mózg, a tym bardziej przez układ mięśniowy, kostny czy więzadłowy. O czym rodzice jeszcze powinni pamiętać? Aktywować dzieci do wszelkich form ruchu, czy to w formie zabawowej, czy sportu, czy rekreacji, żeby dziecko to lubiło, chciało. Rower, naturalna aktywność dziecka, piłka nożna dla chłopców, bardzo fajnie. Dziewczyny też nieźle grają. Super. Także ja bym tutaj nie dał im szansę, bo rzeczywiście potrafią zagrać, czasem nawet chyba lepiej niż panowie, bo nie wszystkie emocje są z polskim futbolem na przykład pozytywnie związane, ale dobrze. Zostawmy futbol, który jest dobry, jeżeli uprawiany jest jako forma rekreacji dla młodych ludzi, którzy powinni się ruszać generalnie więcej, bo tak jak pan wcześniej powiedział, ten brak ruchu to leży u podstaw wszystkich tych wad postawy. Brak ruchu, brak aktywności ruchowej, zbyt mała aktywność ruchowa,
nawet zajęcia korekcyjne, czy związane z wadą postawy, czy stóp, to za mało po prostu jest raz w tygodniu. Musimy mieć tą świadomość i aktywować inne formy ruchu. A co na to twój lekarz? Jeszcze jedna sprawa. Chodzenie boso i nie chodzenie boso. Niektórzy mówią, no tak, no to trzeba boso właśnie na palcach chodzić i tutaj nie będzie płaskostopia. Jak to wygląda tak naprawdę? To jest pewnie mit jakiś. Powiem tak, na boso zdecydowanie tak. Ale jest to bardzo mało podnoszone. My generalnie wchodzimy za ciasnych, za małych butach. Musimy sobie zdawać sprawę, że jak stajemy, przodostopie potrafi nam się rozszerzyć o centymetr. No dobrze, no to jak prawidłowo dobrać obuwie, żeby ta stopa mogła pracować w komfortowych warunkach? Ja bym powiedział, kup pół numeru za duże buty. To jest pierwsza zasada. W bucie zawsze patrzymy na to, czy pięta jest dobrze trzymana. Czy jest takie korytko wokół pięty. I to już jest dobry sygnał. Drugim bardzo fajnym wskaźnikiem jest szerokość na wysokości przodostopia, stawów śródstopno-paliczkowych. Zawsze szerzej niż węziej. Dajmy stopie normalnie popracować. Nosząc obuwie o bardzo twardej podeszwie, my okaleczamy siebie. Czyli większa podeszwa, pierwsza zasada, druga szerokie przodostopie i trzymanie pięty. I pół numeru większe but. No i żeby to jeszcze ładnie wyglądało. Staramy się. Da się to pogodzić? W pewnych wypadkach tak, wszystko da się pogodzić, myślę. A co na to twój lekarz? Czy płaskostopie to jest coś, co może mieć bardzo poważne konsekwencje już w dorosłym życiu naszego młodego człowieka? Dlaczego rodzice powinni uważać, jak stopa dziecka się kształtuje? Bo to ma wpływ na stawy kolanowe, stawy biodrowe, ustawienie miednicy i kręgosłup. Może być też odwrotna sprawa, że choroba miednicy, na przykład dysplazja, czy jałowa martwica, która na przykład przebiega, może być jałowa, czyli idiopatyczna. Nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje, ale są też martwice w obrębie stopy, w obrębie stawu kolanowego, na przykład u chłopców trenujących intensywnie piłkę nożną, zwłaszcza na hali, dochodzi do jałowej martwicy, guzowatości piszczeli. I tu mamy odwrotny przypadek, że nadmierny ruch na nieodpowiednim podłożu, na twardym i nieodbierających energii, uderzenia, na skoku, ze skoku, może powodować dysfunkcję. I dlatego zwracamy uwagę na stopie. Powiem tak, stopy trzymają wszystkie nasze kilogramy, a są takie malutkie. Powiedział w podcaście Co na to twój lekarz, fizjoterapeuta Jarosław Bagiński, specjalista rehabilitacji ruchowej. Bardzo dziękujemy, no i zapraszamy ponownie. Dziękuję bardzo. Co na to twój lekarz? Wszystkie odcinki medycznego podcastu dostępne są na stronie twójlekarz.net oraz na popularnych platformach streamingowych. Co tydzień nowy odcinek.